Witajcie ludziska w ten jakże piękny dzień. Można tak powiedzieć, jakże piękny dzień. Tak jak mówiłem, zaczniemy dzisiaj wcześniej o tą godzinkę i pogramy dłużej. Gramy Soulsy. Wiem sobie kawę. Kawa do streamu musi być. Tak jak mówiłem. Zdążyłem już powiedzieć kilka razy, nie gramy w edycję zremasterowaną, bo no save'ów z starej gry nie można przenieść na nową i takie tam, a że jesteśmy dosyć blisko już końca, to nie ma sensu właściwie, żebym rozgrywał to wszystko od nowa w wersji zremasterowanej. Więc dokończę tą część po prostu w starej wersji, żeby już no nie kombinować na siłę. Także no, wybaczcie. Także już zaczynamy. Swoją drogą, może wam mignęło, może nie, ale to ten taki ekranik po prostu. Szukałem zdjęcia do tła, żeby móc wstawić tutaj, żeby tak na streamie nie było pusto i znalazłem to. I stwierdziłem, kurwa, to ja to muszę mieć. I po prostu mamy Jolly Cooperation. To jest po prostu, to jest tak napakowana akcja, tak fajnie to wygląda, że stwierdziłem, no nie, no kurwa, muszę to tutaj wsadzić, bo to jest zbyt epickie, żeby tego tutaj nie wstawić. Chociaż gramy w starą wersję, więc kooperacji tutaj za grosz. Chyba, że ludzie stwierdzili, że pierdolą remaster i grają dalej w starą wersję, co podejrzewam byłoby wielce prawdopodobne, ale my nie o tym. Już pewnie powinniśmy zacząć grać, a ja gadam oczywiście o wszystkim i o niczym. A to nie o to tutaj chodzi tak naprawdę. Tutaj trochę ogarnę. Zobaczę, czy wszystko działa. Ci jest okej. No chyba. Dorwać się do jakiegoś tableta czy coś, żeby to. Na telefonie to tak ciężko się Twitcha przegląda. Jeszcze mój telefon jest taki byle jaki, że przeglądanie na nim jest po prostu chujowe. Dobra. Mamy swojego Briana. Zdążyłem oczywiście zagrać w wersję zremasterowaną. No, wygląda nieco to lepiej w ogóle. I w ogóle no, zacząłem grać od nowa, tak? Że nie mogłem za bardzo postaci przetegocić, to do nowej wersji to zacząłem od nowa i wymyśliłem całkiem fajny build. Bardzo mi się podoba granie tym buildem. Według mnie jest znacznie trudniej i zabawniej, ale nie chcę za bardzo zdradzać, bo myślę, że podobny koncept wykorzystam, jak będę grał w dwójkę. To będzie na streamie, więc nie będę kombinował. Poza tym trochę mi się pad zaczyna psuć. Znaczy, że lekko nacisnę grzybek i mi postać na prawo leci. Kurwa. Nowy pad, nie wiem ile go mam. 3 miesiące już zaczyna mi odpierdalać. Nie jest to fajne. Ja tu mogę jeszcze wsadzić. No mam trochę rzeczy do wsadzenia. Mógłbym zwinność doklepać do soft capa. Myślę, że tak zrobimy. 3 levele już będziemy mieli. I zobaczymy, czy mogę naprawić wyposażenie. Tak, można coś tam naprawić. To zrobimy.
ogóle jak tak pograłem sobie w 60 klatkach, to tutaj tak średnio mi to wygląda. Te stare Soulsy. I trochę nieprzyzwyczajony w sumie jestem. To jest to. Skąd te przejście w ogóle? Pierwsze widzę. Wygląda jakby coś tam było. Może jest jakiś skrót. O tym nie pamiętam. Dobra, idziemy dalej. Widać, że mi trochę tak postać ucieka na prawo przez grzybek. Dziwa. Nowy kurwa pad i już naprawdę zaczyna mu odpierdalać. Nie jest to jakoś super upierdliwe. Po prostu postać będzie mi się trochę chybotać na boki czasami. Bo teraz jest akurat dobrze. Ale pewnie jak zaraz. Nie, to działa dobrze. To co jest? Co ty padzie odpierdalasz? Co? Dzisiaj? To dziś się czy co? Dobra, tędy się chyba szło. Grałem w to tak dawno, że nie pamiętam. Ale chyba się jakoś tędy szło. Wiemy te demony. No i co? Chciałeś się popisać, co? No chodź, podejdź. Ojojojojojojojo, tak. Kolizja z otoczeniem, świetnie po prostu. Uwielbiam to. Szczególnie jak ma się duży miecz i ciasne pomieszczenie i machanie jest po prostu ograniczone do zera prawie, że? Oj, tak się wolno gra w tych 30 klatkach, no sorry, ale pograłem już chyba, nie wiem, ze 20 czy 30 godzin w remasterowaną wersję i jest różnica. Oczywiście mógłbym sobie to jakoś zmodować, żeby to działało w 60 klatkach, ale mi się zwyczajnie nie chce. Dlatego gramy tak jak gramy. Nie będziemy już kombinować, a już na pewno nie pod koniec gry. Bo po co? To ten od ognisko było. Jak go rozpaliłem. Zapomniałem zupełności, ale dobra. Tylko to, żeśmy otworzyli. Mam jakieś człowieczeństwo jeszcze. Zdaje się, że nafarmiłem jakieś człowieczeństwo. A nie mam. Dziwne. A nie, mam 5 człowieczeństw, tak? Czyli potrzebuję 4 muszę zużyć. Kolejna rzecz, jaka mi się spodobała w zremasterowanej wersji, to to, że można użyć kilku przedmiotów naraz. Po prostu jest dodatkowe okienko, które pyta, ile byś chciał zużyć na przykład człowieczeństwa. Tego tutaj będzie mi brakowało w tej części. Myślałem, że są pewnie jakieś mody do tego. Ale tak jak mówiłem, się nie będziemy w to bawić. Już za późno na takie coś. Rozpalamy do końca. No i dobra. Wymuszaj dalej. O, itemek tu jest. Tyk. Na dole coś jest. Na pewno nie nic dobrego. Tu mogę zejść chyba bez problemu, że się zabiję.
Szczęście to nie Dark Souls 2, gdzie po spadnięciu 2 metrów się ginie. Bo spaść jest naprawdę wysoka i mało życia zabierze. A naprawdę, dwójce to jest tak kurwa zrobione po chuju. No mówię, no z tej odległości, co ja teraz tutaj spadłem, to ja bym się kurwa zabił w dwójce. Albo zostałoby mi, nie wiem, z 10% HP, jak nie mniej. Jest naprawdę... Odległości są po prostu masakryczne. Mamy? Soler! O, Soler, zaraz cię wezwiemy, pomożesz mi. Chyba przed nami kolejny boss. Coś mi się przypomina. Hop. Jeszcze wiadomości są, zobacz, jeszcze kto, jeszcze ludzie grają w pierwsze Soulsy. Widocznie mają w dupie. No, słaby punkt noga. Dobra, chodź tu. Soler, pomóż mi. Jesteś zajebisty, Soler. Tego mi pomożesz. Time for some jolly cooperation. Yeah, szkoda, że nie mam, kurwa... Praise the Sun, to bym, kurwa, ci zrobił Praise the Sun, ale... Nie mam. A co to tak klatki mi spadają, what the fuck? Wow! Wow! Jep, kolejny boss. I kurwa... Taka kurwa stonoga. Coś takiego. Ja. Boss jest właśnie... Demon stonoga. Ja pierdolę, jak tu klatkuje. To mi tak nie klatkowało. Ocie chuj. Wow. Soler, czy ty to kurwa widzisz? Szybko padnie. Ja pierdolę, 15 klatek. Wow. Chwycił mnie. Mnie zje. Well. Tankuj go, Soler! No nie, znowu mnie chwycił, o ja pierdolę! Mówię, ten boss nie jest za rewelacyjny. Jak widać, o Soler zaraz się kurwa zabije w lawie. Ciekawe jak w remasterowanej wersji będzie to wyglądać. Bo to tak nie za specjalnie. Ja pierdolę, ale to klatkuje. Ocie chuj. Przednim razem jak grałem, to mi tak nie klatkowało. Nie przez OBS-a dodatkowo. Dobra, na szczęście kurwa pierdolnął ten boss. Boss ogółem nie jest trudny. Ogółem on nie jest trudny. Gorzej jak wjebie cię na lawę. Jeśli cię na lawę nie wjebie, to jest ok. Tylko po prostu trzeba biegać mu pod nogami i jakoś to będzie. I go bić po prostu. Nowy pierścień żeśmy dostali. Jest to osmalony pomarańczowy pierścień. Zmniejsza obrażenia od lawy. Smalony pomarańczowy pierścień. Pomarańczowy pierścień zaklęty przez wiedźmy, zmniejsza obrażenia od lawy. Był to podarunek, który wiedźmy stworzyły dla swego poparzonego przez lawę brata. Niestety ów nie był zbyt bystry i opuścił swój skarb na ziemię. Z chwilą, gdy pierścień dotknął gruntu, na świat przyszedł straszliwy, stunożny demon.
No, także ten. Tak to wygląda. Dobra, wyjebiemy pierścień Kloranty. Założymy ten. Teraz będziemy przez dużą ilość czasu chodzić po pierdolonej lawie, która bardzo, jak widać, mocno zmniejsza obrażenia. Właściwie do poziomu chyba bagna z Blighttown. Podobny chyba poziom obrażeń. Z tym, że tam musi na przez chwilę trucizna wzrosnąć, tu po prostu ci pali stopy od dołu. I właściwie jak już mam ten pierścień, to pójdę w jedno miejsce. Trochę zrobiłem backtracka małego. No, oczywiście dojebiem sobie levela tutaj. Ile mam? Starczy mi O, jeszcze mi starczy. No to jeszcze dwa poziomy i będę miał zwinność dojebaną. Do końca. Jeszcze tak trochę. Będę inwestować w HP-ki. Już nie wiem, czy w tej chwili ma to jakieś znaczenie. I tak niedługo grę kończymy. Troszkę damage wzrósł. Odrobinkę. O, przyzwoicie. Przyzwoicie. A odejdź. Was nie będę bił. Za dużo nie dajecie dusz. Nie warto na was marnować niczego. This way. Teraz nie, to tędy się idzie. Zbliża się boss. No widać, jeszcze ludzie w to grają. Przynajmniej pozostawiali wiadomości po sobie. Nie wiem, jak oni to tam planują. Szkoda, że już jesteśmy trochę pod koniec gry, bo mógłbym wypróbować kooperację, zobaczyć, czy ona jeszcze ma znaczenie w tej części. Ale już podejrzewam, że troszkę za późno na to. Sobie gdzieś przy Unstained Smogu postawił i zobaczył, czy ludzie jeszcze biją bossy. Podejrzewam, że z jakieś 90% grających to albo siedzi na DS3 albo na teraz na remasterze tej części, która jest dwojga, albo w obu częściach, nie wiadomo. Dobra, jako że na lawie tutaj leżał przedmiot, którego wcześniej zdobyć nie można było, bo lawa zabijała natychmiast. Można to zrobić, ale to jest za dużo pierdolenia się z tym. Właściwie mi się raz udało i przy tym zdążyłem zginąć. Staje się żar płomienia chaosu. Teraz mogę robić broń chaosu. Oczywiście jeśli oddam żar. Jeszcze mam duży ognisty żar. Muszę do tego dojść, jak mi się zwie. No ten. Kurwa, zapomniałem. Do Andre. Ja tu mam sporo grudek tytanitu, mógłbym wzmocnić. Bo ją uczy. W sumie czemu? Kurwa nie. Że to zrobię. Nie śpieszy nam się, mamy dużo czasu.
Bardzo dużo czasu. Mam iść na ruiny. Nie, ja tu nie chcę. Chcę iść do... gdzie to kurwa było? Rafia nie umarł, to było tu. Rację. Rację. Wiem, że się na tym nie znasz. Ja wiem, kogo muszę szukać. I akurat tam z czasem się przejdziemy. Kurwa, już nie mam kawy. Wypiję. Wiem, gdzie muszę iść. Z tym, że na razie nie teraz. Będziemy do Gravelorda Nitosh szli. To wtedy tam pójdę. Ale... zaraz. Ja czemu ja ci nie dałem... ja ci nie dałem tego innego żaru dla ciebie? Ej, what the fuck. Do kogo ja muszę ten duży żar dać, jak nie dla ciebie? Aha, kurwa, no ta, to nie to. To nie to, to oba idą do tego Vamosa całego. Ja już mam kurwa ten najlepszy żar? Ja już ulepszyłem kurwa uczy do plus 15? Nie. A faktycznie, ja już mam to. Zapomniałem zupełnie o tym, what the fuck. Kurwa, tak to jest, jak się długo nie gra i człowiek zapomina takie niby oczywiste rzeczy. Już dawno mogłem to uci zrobić, na plus 15. No, jeszcze Aci wszedł, bardzo kerwa dobrze. Dobrze, 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 ale ja jeszcze nie skończyłem z tobą rozmawiać. No coś mogę jeszcze ulepszyć. Już kurwa jestem, to mógłbym coś powzmacniać, nie? Duży odłamek tytanitu, rapier Ricarda. A to bym musiał iść aż do... Anorlondo po te. No w sumie mógłbym ulepszyć ten rapier, czemu by nie? I Morger, czemu by nie? Pewnie. Ja go jeszcze mogę bardziej wzmocnić. Nie widzę. Dobra, nieważne. Kurwa, ja mam tego śmiecia, ja pierdzielę. Wielką kosę kurwa? Czy nie mam wielką kosę plus 2? Kurwa, ja kosę ulepszałem. Długi łuk, duży odłamek. Aha, dobra, dużo tytanitu potrzeba. Dobra, w sumie co mi szkodzi, je przejdę. Mam dużo... dużo dusz w formie... stałej, w formie płynnej, że tak powiem. Teleportacja. To ja muszę iść do komnaty księżniczki. Iść do dużego kowala. Chodziło mi teraz kurwa. O. Lekko nacisnąłem. Lekko naciskam gałkę w prawo i mi leci, nie?
zaraz, to nie tu. To nie tu przecież. Windo, wracaj. Windo, wracaj. Windo. Jesteś, dobra, chodź. Będą jacyś typowie Mrocznego Księżyca tutaj jeszcze? Już podejrzewam, co się dzieje w remasterze, kurwa, tam co chwila pewnie jakieś są naloty na graczy na każdym poziomie trudności. Przecież to trochę inaczej działa. Pamiętam, bo to chyba szuka ludzi po ilości grzechu. Bo to jest jakaś taka ukryta mechanika grzechu. Będzie zabijając NPC-ów chyba i robiąc mało odpierdol w przymierze, to tam się dostaje. Dostaje grzech i jeszcze jak się inny graczy zabija i oni oskarżają. Za dużo by mówić. Kurwa, jakie to są drogie rzeczy. A dużo tego potrzebuję. Dobra. Zobaczymy, czy dam radę z tego wyciągnąć. Właściwie będzie szybciej, się zrobię tak. Pełno dusz, z których nie korzystam, bossów. Czy można było coś się jakoś poprzerabiać, czy coś? Nie będzie źle. Na razie weźmiemy tyle. Kupimy. Kurwa, kupiłem 5 i już całe te poszły. Wzmocnienie. Gdzie jest mój łok? Z 10 i teraz jak go zmodyfikujemy, ale to nie tu. Powinno mi starczyć. Tak. Nie. Tego Ricardo to chyba nawet nie będę ruszał w tej chwili. Nie mam tyle dusz. To wywalimy. Trochę się nabiegam dzisiaj. Właściwie wolę to bieganie jak to, co mnie za chwilę będzie czekać. No teraz będziemy do naprawdę chujowej lokacji szli pod względem chyba każdym, moim skromnym zdaniem. Gdzie te kurwa windy są? Tu są. Dobra, z powrotem do Andre, gdzie jest parafia nieumarłych. Pyk. Andre, wzmocnimy ten łuk już do końca, żeby był. A, wykuj mi. Nie to, tylko modyfikacja.
Najdługi łuk plus 11. No. I teraz wzmocnienie zbroi. Znaczy nie zbroi, tylko broni. Gdzie jest? Kto jest? Pyk. 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 No, no, ale sztabę tytanitu, żeby wzmocnić. No, to już wzmocnimy i będziemy mieli z głowy. Już właściwie więcej chyba nic nie będę ulepszać. Chyba że znajdę demoniczny tytanit i ulepszę tą. Nie wiem, czy ja mam jakieś. Nie mam w ogóle demonicznego tytanitu. Bo już mam przecież tą włócznię od smoków do ulepszenia. Ile no, plus 2. Teoretycznie można to farmić, ale to zbyt dużo zabawy trochę z tym jest. Dobra, córa chaosu. Tak. Słabe to ognisko jest. Może ja powinienem je wzmocnić? Może wzmocnię je, ile mam człowieczeństwa? Mam 2. A, might as well. Niech stracę, no. Tak z tym człowieczeństwem się nie bawię. To jest sporo rzeczy, którego można wykorzystać człowieczeństwo. Na przykład można dawać jej, żeby pogłębić przymierze. Na drugim poziomie otwiera jedne drzwi, co daje dosyć niezły skrót. Oby to, tylko ja bym musiał mieć ze 30 człowieczeństwa minimum, żeby to ogarnąć. A mi się za bardzo nie chce. Bym musiał iść wtedy do... farmić człowieczeństwo i zbierać 30 sztuk. To chwilę by zajęło, tak. Z drugiej strony bym wtedy zaliczył jednego questa, tak. Nie wiem, nie wiem, tak. Nie bardzo się nad tym zastanawiam. Nie, w sumie to mi tam nie zależy. Za bardzo. O ty! Za mały zasięg. Ale mi zużywa tego życia. Moja katanka. Ale ile uczy mi wyciąga? Muszę zobaczyć. Jest moja uczy katana. Jest uczy katana. Była? Zadaje kurwa więcej obrażeń z łuczy jak ten? Niemożliwe. Poważnie? Muszę zobaczyć, bo nie wierzę. Klinga chaosu. Daje mi ile? 363 łuczy. Faktycznie. Zwykłe łuczy jest lepsze od klingi chaosu. Wow. Ja z łuczy będę chodził w takim razie.
No tak, z tego co widzę, to i damage ma większy. Tu jest tylko 216 na 225. No i ma pewnie lepsze przeliczniki. Kurwa, Uchi ma lepsze przeliczniki od tej. To po chuj ja to robiłem w takim razie. Mogłem całą grę z Uchi, kurwa, przejść. Głupi ja. Kurwa, no trudno już. Wygramy z Uchi. Jak to jest, jak się za mały research, kurwa, zrobi? Względem uzbrojenia i wychodzą takie kurwa kwiatki, nie? Zresztą drugi raz nie popełnię takiego błędu. Ja bym, zamiast kurwa to uczyć, tą klingę chaosu robić, to bym kurwa ogarnął tą włócznie do końca. Nie. Kurwa. No to jest ten talent czasami, naprawdę. No co tu się idzie? To się nie tu idzie. Chyba tu się idzie. Nie. Kurwa. Mi się pojebało, że tu drzwi są. Właściwie to ja mogę po tej lawie chodzić dowoli teraz. Bardzo mało życia zabiera. Trzeba pamiętać, żeby pilnować hapeków. Szczególnie w czasie walki w lawie. Tu było to przejście, kurwa. Nie tam. No tam się chyba idzie. Widzę przedmiot. Łamek zielonego tytanitu, który mi nie jest w ogóle potrzebny w tej chwili. Bez kitu, jak tu się kurwa szło. Nie, tu nie ma przejścia. Bez kitu. Zapomniałem, jak się tutaj idzie. A przysiągłbym, że tu jest przejście w bosie. Czy to się pojebało, czy co? No ja już kurwa chyba oszalałem. Nie ma innej drogi. To tędy się kurwa szło. O, ja już oszalałem normalnie. Nie, no to chyba powinno się kurwa otworzyć. Tam powinno być przejście. Chyba. Nie, bo tu nie ma przejścia. Kurwa. A tu jest, kurwa. Ja się zastanawiam. A tu ta dziura jest, no tak, no przecież. Pierdolę. No teraz nie mam człowieczeństwa, żeby ulepszyć to ognisko. Właściwie. Na chwilę zrobię teleportację. Zaraz tu wrócę. Bo tu ktoś powinien być, a go nie ma.
Aha, tylko to, gdzie tu była ta teleportacja? Ja do córy chaosu polecę po prostu. Jedna droga na dobrą sprawę. Dobra. Kolejna znacząca zmiana to w końcu w zremasterowanej wersji można zmienić te sterowanie. Największe znaczenie ma to chyba tutaj skok, bo tutaj żeby skoczyć, o kurwa, żeby skoczyć trzeba dwa razy wcisnąć, znaczy tak, najpierw trzeba przytrzymać przycisk odpowiedzialny za unik i później dwa razy wcisnąć unik znowu, żeby skoczyć. Tak, tak kurwa to jest zjebane w tej wersji. I od drugiej części to zmienili i teraz, żeby skoczyć, trzeba dalej przytrzymać przycisk uniku, co daje sprinta, i wcisnąć lewy grzybek. I wtedy postać skacze. No i w remasterze no, w końcu można zmienić obłożenie klawiszy i od razu skorzystałem z tej z tej udogodności i zmieniłem ten zjebany przycisk skoku. Oczywiście normalnie ten przycisk skoku dalej jest taki zjebany. Ale jak już sobie ustawi człowiek na L3, bo tak to się ten przycisk nazywa, to już jest znacznie kurwa lepiej. O, zaraz znowu kurwa, gdzie to wejście było? Tu. Naprawdę fajną dogodność, udogodnienie. Bez kitu nie ma tego. Ja coś zjebałem? Bo tu powinien być Soler. Tu powinien siedzieć Soler. Może wezmę, wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz, zobaczymy. Tu powinien być Soler, z nim można było pogadać i wszystko. Żeby móc zrobić progres do tego questa, który i tak wezmę i zjebie. To mniejsza. I nie ma. I bez kitu nie ma Solera. What the fuck, coś zjebałem. To zjebałem w jego queście. Trudno. Może później się pojawi. A to będzie naprawdę zjebana rzecz. Bo tak jak mówię, trzeba chodzić po tej pierdolnej lawie. Przez większość kurwa czasu. Bo do tego są przedmioty w lawie, które no warto. W niektórych wypadkach warto podnieść. No i są bardzo zjebani przeciwnicy, którzy tak naprawdę się nie resają, ale to są te. To są kurwa. Jak ja to ich. O, siemano. Tak jak ja jej nazywam, kurwa, dupy tyranozaura. Bo to na dobrą sprawę wygląda jak dupa pierdolnego tyranozaura. Nie wiem, kto wymyślił kurwa takiego przeciwnika, ale. What the fuck. No nie dość, że kurwa mocno biją, dają mało kurwa dusz, to jeszcze jest upierdliwe do zabicia. Także ta miejscuwa nie jest fajna. Mam nadzieję, że szybko skończę. A, właściwie mógłbym. A łuk, dobra. Mamy z nowego łuku. Zagrujemy jednego. 34, dobrze bije. On nawet nie pod... Dobra, podszedł! A już mnie pierdolnął. Oczywiście tarczy nie mam. No i tak ci przeciwnicy kurwa skaczą, nie? Na szczęście z tą uci dużo zadaje obrażeń, więc... No dają 2000. No i zali, dokładnie. Właściwie już 1/3 izalit mam za sobą. Później jeszcze zostanie Nito. No i Gwyn. Bardzo daleko jest. O, jest, zagrało się.
No już skończyłeś? O, jest! Na szczęście z tą uci to on porządny damage. Warto było ją podnieść do plus 15. Kolejny. Tak, tak, no z takiej odległości mnie na pewno kurwa trafisz. O, ale to już mnie trafiłeś. Dobra. Teraz sieć na tej dupie, póki cię nie zajebie. Ach. O! Okej. Nienawidzę tych chujów. Nienawidzę. Dobrze się chociaż nie resają. No i nie ma. Nie ma tego. Solera. Kurwa. Już musiałem zjebać. Kłeście jego. Już trudno. Nie będzie Solera, trudno. Zaraz, one się kurwa zrysały? What the fuck? One się nigdy nie rysały. Co to za bullshit? Czy to inne są, bo ja już kurwa chyba oszalałem. Nie no, to są kurwa. Kurwa. Czy to nie... Nie mam pojęcia, kurwa. Już chyba oszalałem, bo... Nie wiem, czy się odradzają, czy nie. Przednim razem mi się nie odradzali. Można było ich po prostu wyplenić i miało się z nimi spokój. No poważnie! No poważnie! Och! O ja pierdolę, no tak! Kurwa! Prawie w ogóle kurwa tu nie ginąłem. Soulsach, ale tu już będę pewnie ginął co chwila. Cholera, no. Widocznie śmierci muszą się zgadzać, kurwa, no. Przy smogu i on stajnie w ogóle nie zginąłem, to muszę nadrobić. Jak na złość. Dobrze by było cholerę zajebać, no bo 2000 piechotą nie chodzi. A, tym razem się nie dam, chuj. Chodź. No chodź, kurwa, chodź. Och. Za daleko odbiegłem, no już trudno. No, leżeć. Leżeć w brzdanu. Skacz! Skacz!
ale skacz! No teraz skaczesz! Zawiodłem się na tobie, kurde. O, nie trafiłem. Jest, mam cię. Kolejne z głowy. Strzały mi się kończą. Trzeba będzie strzał sobie nakupywać z czasem. Chyba trzeba się wyleczyć, bo mało. Dobra. Mam cię. Dobra. Kolejny z głowy. Skaczesz? Nie odchodzisz. Czemu ode mnie odchodzisz? Ci uszczelę ten gruby tyłek. Lawa mniej więcej tłucze od ciebie. No, wykrakałem. Dobra, z głowy. Tam coś jest. Czy na darmo ich tutaj bije? Na darmo cholerę tutaj bije. Ale niezły skrót. W sumie. Tak normalnie się tam gdzieś naokoło biega. Tłopyki, jestem przy tych ruinach. Mam nadzieję, że nie spędzę tutaj dużo czasu. Jeszcze 2 godzinki streama, więc mam nadzieję, że przez te 2 godzinki skończę Izalit i pójdę na tego Gravelorda. A jak dobrze pójdzie, to i jego zrobię. Może nawet skończę dzisiaj te Soulsy. To by było, kurwa, zajebiste, skończyć Soulsy już dzisiaj i zacząć kolejną grę. To nie jest taki głupi pomysł. Dużo nie zostało wprawdzie do zrobienia. Że jakbym się postarał, to mógłbym to skończyć dzisiaj. Tylko muszę się postarać. To jest dobry pomysł. Nie, to nie jest chyba dobry pomysł. O jeb! Ja nienawidzę tych chujów. No jak ty, żeś mnie trafił z takiej odległości? No tak, kurwa, oczywiście. No tak! Wow! Leżeć w żydalu. Muszę ich z dwóch rąk bić, bo
Kurwa, Uchi lepszy od Klingi Chaosu. No też naprawdę. Nie spodziewałem się tego w zupełności. Ale cię bym trzymał na granicy. O, przyjebał swojemu! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Przyjeb mu! Przyjeb mu! No przyjeb mu! O, tobie przyjebie. O, dobra, zajebałem go. Tego też pewnie zaraz ubiję. Nup, nup, nup. Dawaj go. Jest. Tu coś było? Nie, tu chyba oczywiście nic nie było i na darmo, że tutaj kurwa po raz. Coś się zablokuje kurwa na teksturach, żeby było zabawniej. Dusza dzielnego wojownika. Dużo expa jest, dużo. No mam strzał jeszcze sporo. Dobrze. Dojdę do ogniska, to się teleportnę i kupię strzał więcej. Daleko! Mam cię. Dobra. Kolejny z głowy. Jakby trochę kurwa oświetlenia stracił. O ja pierdolę! Chuj, nie będę do ciebie podchodził z połową hapsów. Dobra, mam cię. Prawie mnie trafił. Teraz mnie kurwa trafił. O! No nie wierzę, no! Szkurwa! Kurwa, 5 estusów. No nie, nie odradzają się. To dobrze. Mi się uzdrało, że one się odradzają. Czytałbym się trochę człowieczeństw, kurde. A nie chciałbym teraz tak po prostu lecieć, kurwa, to farmić, no bez przesady. Szkoda czasu. Na takie rzeczy.
Możeś kurwa szybko stał. Coś mi kurwa szybko zajebał. No fuck you. Ne. No tak, kurwa, no, no oczywiście, no jak żeby kurwa inaczej, no. O ja pierdolę, nienawidzę tych chujów. Kurwa. Ten, kto to wymyślił, powinien kurwa przechodzić to. Każdym kurwa razem. I nie ma tak, że się kurwa nie odradzają te jebane z dupy tyranozaura, tylko kurwa cały czas się odradzają. Najlepiej, żeby się wszystkie kurwa agrowały naraz. Poczuł, jak to kurwa jest. Bić się z tym chujostwem. Kurwa. Na szczęście w następnych częściach one nie wracają. Przynajmniej nie w takiej postaci. Pierdolę. Dobrze, masz skakać cały czas. No skacz, skacz. No tak, oczywiście. No w końcu, ja pierdolę, jak ich nienawidzę. Kurwa. Już kurwa. Dwa estusy poszły. Mogłem kurwa nie ulepszać tamtego ogniska. Przy córze chaosu, tylko kurwa tu. No skacz. No jak? Tarczę miałem! Kurwa! Kurwa, cheaterski przeciwnik, ja pierdolę. No, w końcu. Szczęście się nie odradzają. Kurwa macie, jak dobrze się nie odradzają. Już kurwa stałeś od... No jak kurwa? Naprawdę źle zrobiony kurwa przeciwnik. No i powinien kurwa dwa razy dostać i nie dostał. Kurwa, estusy uzupełnić. Oj, dużo soli się przysypie dzisiaj, coś czuję. Mnóstwo soli się przesypie.
Czekaj, czemu ja tu kurwa idę? Nie wiem. Ja tu miałem od razu iść. No, fajnie, kurwa. Nope. A, nie może przeskoczyć przez to. Nie skończyłem z tobą jeszcze, żdalu. No, leżeć. Uff, ile ich jeszcze jest? Mnóstwo. Chyba ich trochę pocizujemy, tak mi się wydaje. Skorzystamy z... O, nie, nie pocizujemy już. Skacz! Znowu błyskawicznie kurwa wstał. Bullshit. Szczęście nic więcej nie zrobił. Jeszcze 16. Podobno łuki w Soulsach są beznadziejne. No prawie. No, dawaj. No, mam cię, kurde. No i co? Nie idziesz dalej? Dobrze, wykorzystam to. Po prostu ścizuję troszkę. Nope. Chodź ja. Coś jest? Skrzynka. Mimik? Mimik. To otwieram. Tu mamy? Dusza wielkiego bohatera. Chyba za 20 tysięcy mi da. Albo za 40. Kurwa, tam jest ich jeszcze pełno. Już na szczęście wyczyściłem. Jest ta statua. Napada na dwa hity z mojego uchi. To jest nieżywe. Dobra.
Ile tu jeszcze zostało? Tu jest wyczyszczone. Tam są jeszcze jedne ruiny. Tam jest chyba ze trzy. Jakoś itema. Widzę. Nie świeci. To tam trochę dalej jest. Znaczy zasięg wystarczy zasięg. Idziesz, nie idziesz. Nie idziesz, wow. Chcesz kurwa cukierka z tej okazji? Nie mogę ci dać, ale strzał parę! Ach! Mam cię. No i zaraz będę miał na lewe. Już właściwie chyba mam. Mi się wydaje, że tu gdzieś kurwa item leżał. W tej lawie. Dosyć dobrze ukryty. Nie wiem, czy to tu było, czy to nie, tu nie, tu nie. O, tam są i te. Słabo widać te. Dymki. Boskie błogosławieństwo. Tak, dwa boskie błogosławieństwo. To się na pewno przyda z czasem. By zaleczyć swój tyłek. Szybko, 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 szybko. Kurwa, zaraz spopielę. Yeah. Tak się robi. Tu mamy trzech typów. Jednego małego. No najpierw tego małego załatwimy, żeby mi się nie kręcił tutaj. Dopiero za duży się złapiemy. Tu jeszcze zostały trzy. No. No, ja wiem, że się starasz. Ja wiem. To trochę za słabe te staranie. Aha, tu jeszcze dwa, tu trzy. Tu też trzy. Fajnie. Nie wiem, jak ty żeś kurwa tutaj w las. I co? O! I skoczył. I wylądował prosto na mnie. Oczywiście. Gin. Kurwa, tu jeszcze trzy są? Ach. Żygam już tym miejscem. Jestem tutaj dopiero 15 minut. Tu ja może się odagruję. Wróci na miejsce. O! Nie! A, dobra, mam cię.
Pamiętam, że któreś były zbugowane i po prostu nie ruszały się z miejsca i można było do nich strzelać do woli. Ale to chyba nie te. To? Tekstury się zablokowałaś? Nie. No moje nieszczęście, kurwa, nie. Aż posmyram cię po piętach. A ty mnie posmyrasz, kurwa, po ciele. Kurwa. Zajebista jest ta łódź. Nie żałuję, że wziąłem. No chyba z lepszych broni w grze. Od Dexa. Dobra. Proponuję wrócić. Ja mam jeszcze. Jeszcze dwie. Może pójdę, kupię więcej. Kto miał kości wiodące do domu? Kurwa, zapomniałem. Przy kaplicy Firelink była, na co mchy sprzedawała, i ona chyba miała kości wiodące do domu. Najlepiej jakbym miał, kurwa, cud, ale nie mam aż tyle wiary. Nie, tam 18 potrzeba, ja mam ile? 9? No 11, no. W każdym razie za mało. O, tak, tak, mocno mnie bijesz. Bardzo mocno mnie bijesz. Tarcza się nie nadaje do parowania. Uzupełnimy zapasy i wracamy tam do tego grajdołka całego. Tak, 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 tak. Ja nie chcę od ciebie mchu, ja chcę od ciebie kości wiodące do domu. Daj mi, kurwa, z... No może nie z 98, ale tak może z 20 mi daj. Ciebie człowieczeństwa też mógłbym ciebie kupić. A, masz całe, kurwa, jedno człowieczeństwo, no spoko. No dobra, dobre jedno człowieczeństwo. Wiem, kurwa, kto miał więcej. To nie wiem, czy już jest warto iść po nie. Skoro mam już praktycznie ukończony tamten... tamtą sekwencję pierdliwą. Właściwie mógłbym jeszcze jedną rzecz zrobić. Sobie przypomniałem. Mógłbym skończyć questa u Logana, tego od wielkiego kapelusza. Może idziemy do parafii Marów. W sumie no, może bym to zrobił. Już tu jestem. Dużo mam przecież dusz.
Do levelami nieśpieszno. Mam dobre staty. Myślę, że już do końca z takimi statami mógłbym przelecieć grę. Kup przedmiot. Dawaj mi szczał zwykły. Pyk. Dobra. Nastakowane strzały. Pójdziemy jeszcze od tego Logana do archiw książęcych. Czy tędy jakoś szło? Teleportowało? Myślę, że to będzie tutaj, gdzie bym chciał. Tak. O to miejsce mi chodziło. Jest gdzieś tutaj ukryty. Ten Logan. Muszę wykupić od niego wszystkie zaklęcia, co nie jest tak swoją drogą dosyć tanie. No zaraz, gdzie on tu był? Tu na dole się schował? Nie. O, chyba za szafą. Tak dobrze pamiętam? Nie, gdzie jest kurwa Logan? Przecież tu gdzieś był. Niemożliwe, że tak po prostu wpierdolił. A może on już kurwa oszalał? Możliwe kurwa. W ogóle nigdzie tu nie ma. A trzeba przecież od niego wszystkie zaklęcia wykupić. Czym się pojebało i to nie ta biblioteka. Kurwa, sam nie wiem. A, tu pewnie jest. Logan, Logan, Logan. Jesteś, siedzisz. Oh, there you are. It's been a while. Or were you just here? No już widać, że już mu trochę... No już mu tak trochę... Pierdala. Kurwa, nie wykupię tego wszystkiego. Come again. The knowledge here is. Jakbym tak zużył wszystkie te. Dwadzieścia tysięcy, no to jest. Zaklęcie kolejne. Come again. Anytime you please. For I too. Nie, nie wykupię wszystkich, nie ma szans. Nie, nie ma szans, żebym wykupił wszystkie. Ile jeszcze potrzebuję? Jeszcze 90 tysięcy potrzebuję. Nie ma szans. Och. Dobra, na razie wykupiłem tyle. Wierzyłem, że jakbym grał magiem, to już pewnie dawno bym zrobił jego questa. Dziewięćdziesiąt tysięcy, jakbym się kurwa postarał, to może bym zgarnął. Czy jak się stąd spierdolę? Nie wiem, czy jest bezpiecznie. No, fuck you. Fuck you all. Drzewku się wspiąć.
Prawie bym upadł i sobie ten głupi ryj rozwalił. I to się szło jakoś tędy. Było to wejście, co? Nie? Znowu oszalałem. Nie, dobrze szedłem tutaj. Kurwa. Dobra, i tu odpoczniemy i możemy ruszać dalej. Potrzebuję 90 tysięcy, żeby wykupić wszystkie zaklęcia. No właściwie 83 tysiące, no. Jeszcze żyjesz? Już nie. Mam cię. Great. O jebany. Kurwa. O. Lawa psuje ekwipunek, ciekawe. To ostro widzę. Skoro muszę już kurwa to naprawić. Jakieś dusze mam jeszcze, jakieś użyję najmniejszy. Nie, to pancerz tylko się psuje. Uuu, to sporo psuje, wow. Wow, 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 wow. No jak tyle kurwa po lawie chodziłem, no to nie dziwnego, że moja sukienka postanowiła, że pierdoli takie coś. Też bym się pewnie wkurwił. Mimo, że to jest strój tych cór chaosu niby, ale kurwa na lawę nie są odporne. Szatki. Szmatki.
też z drugiej strony i tak długo wytrzymały. Jakby nie patrzeć. Normalne ubranie to już by się dawno sfajczyło. O, już niedługo. Skończymy to. A, te są zbugowane. No nie do końca. Ale tamto na pewno jest zbugowany, bo nie podejdzie. Prawda? Prawda? Nope. Kurwa. Przysiągłbym, że wcześniej udało mi się je zbugować, jak grałem. Nie podchodziły w ogóle. Kurwa. Dobra, udało się. Wow. No i co? Kończymy to? Już prawie jeszcze, kurwa, tylko te dwa przydale. No i ogony mnie trzepną, poważnie. Na szczęście już więcej ich, kurwa, nie ma. Udało się. W końcu. Kończymy to nieszczęsne miejsce i idziemy dalej. Nie ma tu wejścia, nie. Ale jest gałązka. Można się wspiąć. I z której właśnie skorzystamy. Zobaczyć, co tutaj się czai. Coś tu chyba jeszcze było. Na górze. Jest, widzę. Jest przedmiot. Nie ma nic. Ciężko stwierdzić. Coś tam się czai, ale chyba nie. Widzę jakichś podejrzanych płomyczków. Nie, to już nic w tej lawie nie ma. To były to te boskie błogosławieństwa. Jak bliźniacze człowieczeństwo. Dziękuję. Przyda się. Pewno. I teraz trzeba iść tam. Czy tu się nic nie czaiło w tej lawie jeszcze? Na pewno nie. Też nie wygląda.
tu jest przejście chyba dalej. Tak, tu jest przejście dalej, to na razie nie. Jeszcze wejdziemy do tych ruin. A, te ruiny po prostu tu prowadzą, no dobra. Wygląda na to, że to upierdliwe miejsce już skończyłem. No. Super. Się nie trzeba nie widzieć. Już nawet można ściągnąć ten pierścień. Też zdejmę. Nałożę coś ślepsiejsze pierścień. Co by tu nałożyć? A może być ten pierścień Kloranty. Jest fajny pierścionek. Tam jest itemek, ale to jest jakieś takie dzikie wejście, z tego co pamiętam. Nie chciałam kopać, czemu żeś kopnął? Ty chciałeś mnie podpalić z takiej odległości? Poważnyś? Tyś troszkę... Co? Kolejny chciał mnie podpalić. Jakoś można było wejść, tylko jak tam się kurwa chodziło? Tędy jakoś. Dobra. Nie żyjesz. A, zapomniałam o tych kurwa dziwnych oczach. Jeśli nie mają dużo życia, to zwłokują za siebie. Się chyba nie odradzają, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Wielokrotnie miałem okazję to zrobić. A, chyba przyzwyczajenia już. Nie tym chciałem skoczyć. Ja nie mogę, to ja naokoło trzeba iść. Jednak. Jednak naokoło. Tędy. Dobrze, ja idę w ogóle. Sam nie wiem. Jest jeden itemek. Okej. Tu się chyba idzie do drugiego itemka. Tak. O. Nice try. Rzadki pierścień ofiary. Yeah, bardzo dobry pierścień. Z którego raczej nie będę korzystał w tej chwili.
Trzeba było trochę do pobiegania. Tyle co pamiętam, do pozwiedzania terenów. Pójdziemy tędy, bo tu jest skrót bardzo przydatny. Tu oczywiście to co widać to jest demoniczny, ten demon tytanitu cały, on się normalnie one się nie odradzały, ale ten jeden się odradza, więc teoretycznie przy nim u niego można farmić. Tytanity, tylko oczywiście nie wypadają od razu. Raz i dwa ma cholera więcej życia. To nie jest taki prosty. Mocniej bije i w ogóle jest przejebany. Chodź, chodź, nie uciekaj. No, leżeć. O, demoniczny tytanit, fajnie. Że wypadł. I 5000 dusz. Jaszczurka! Chodź tu jaszczurko! Yeah! Więcej podejrzanych robali. O! Tolero szalał. Teraz mnie zajebie, kurwa. Zjebałem. Jebałem! Jej! No tak. Zastanawiam, dlaczego ten się soler nie pojawił. Już chyba wiadomo czemu. Już wziął i oszalał. Teraz niestety, jako że on oszalał, bo znalazł swoje słońce i w ogóle, niestety muszę go zabić i ten quest się niestety zakończy. Ale można go podobno uratować. Trzeba po prostu wcześniej otworzyć te drzwi, które, za którymi, no, te drzwi, które za nim były. Można je tylko w jeden sposób otworzyć, czyli na farmie 30 człowieczeństwa i oddać dla tej pękowatej pani, co tam no była. No bo niewielokrotnie dzisiaj przychodziłem. I ona dzięki temu pozwala na otworzenie tych drzwi. Później się idzie, zabija tego robala, do którego, na którego Soler, którego Soler zakłada. I tak można go uratować. Prawda jest trochę smutny wtedy, bo nie znalazł swojego słońca. Ale za to żyje i ma się dobrze, oprócz pogłębiającej się depresji. To chyba na przykład taka depresja jak szaleństwo. Przynajmniej ja uważam. W każdym razie, no ja się niespecjalnie starałem, żeby tego questa zrobić.
i no powiedzmy sobie szczerze, nic z tej kwestii się nie zrobi, ale myślę, że uda mi się chociaż zrobić Logana do końca i Majera z Katariny. I Majera już mamy dosyć blisko do zrobienia. No tu jeszcze trzeba właśnie ogarnąć jedną rzecz. No i u Logana to trzeba wykupić wszystkie zaklęcia i pójść w jedno miejsce i będzie też z głowy. A na razie trzeba się... No... bawić z tym. Kurwa, ta uczy jest zajebista. Właściwie dobrze, że nie zrobiłem z tej uczy tego, tej klingi chaosu, tylko z Lighto. Dzięki czemu mam zachowane dobre uczy i Lighto niby też jest jakieś takie w porządku, ale już nie tak jak uczy. W sumie cieszy. Teraz musimy zrobić tak, żeby nie zjebać. O, tu przedmiot był. Żebym go nie znalazł. On. Odrodził się ta, odrodził się ten kurwa. Wielooki skurkowaniec. Go załatwię tak jak przednio strzałami. Nie mam zamiaru tego cholerstwa podchodzić. Na jakieś podejrzane rzeczy robi. Brzydal. Chyba broń niszczy, coś takiego. W każdym razie jakąś upierdliwą rzecz robi. Czy człowieczeństwo zabiera już to? Chyba nie wiem. Ale wiem, że coś było takiego niefajnego. Jeden załatwiony, drugi załatwiony, kolejny załatwiony. Będziemy jeszcze raz ten skrót odblokować, może tym razem się kurwa uda. Czekaj, zajebie jeszcze raz tego demona, może znowu więcej demonicznego tytanitu wyleci. Chodź, chodź, chodź. Chodź na solo, chodź. O! Okej. No kurwa, świetnie. Zajebiście. Kurwa, jego pierdolona mać. Nie dość, że muszę znowu tam kurwa lecieć. Znowu kurwa przez to przechodzić. Jeszcze straciłem prawie 40 koła dusz. Świetnie. Naprawdę by ułatwiły mi zrobienie questa u Logana. Kurwa, jego mać. Ech. Kurwa, jeszcze zleciałem. Dlatego nie lubię ich zalić, bo to jest naprawdę beznadziejne miejsce. Cały zalit jest po prostu po chuju. Najgorsze jest to, że muszę iść znowu. Znowu się przedzierać przez
tych typów, bić się z nimi, tracić czas. Ach. Mógłbym właściwie przebiec obok tego demona, ale... Jeśli miałbym na plecach tego demona i jeszcze przed sobą Solaira, z którym też musi się lać, to tak trochę kurwa niespecjalnie. Moim zdaniem. No, widzę, że się starasz, kolego, ale ci to niezbyt wychodzi. Głodny zaczynam robić powoli. Bym opierdzielił. Dobrego. Nie, już dzisiaj chyba tego nie zdążę zrobić. Może na następnym. Nie, to ogarnę, ale dzisiaj już nie. Nie dam rady. Godzina to za mało, żeby... I to dokończyć, to Gravelorda dojść i Gravelorda rozwalić. To duża rzecz. No, także na lepszym wypadku dokończę całej Zalit i na tym pewnie zakończymy. Próba numer 3. Mam nadzieję, że teraz się uda. Kurwa. No, a wiesz co? Ja mam wyjebane na ciebie. Jeśli ty kurwa do mnie dotrzesz, to... zdążę powiedzieć papa. Nara, frajerze. Gorsze jest to, że trzeba będzie przebiegać koło niego cały czas. Dobra, Soler, kurwa. Ale załatwię tak. Wybacz, Soler, no byłeś spoko kolesiem, ale no niestety oszalałeś. Człowieczeństwo, mam twoje rzeczy wszystkie. Teraz ja mogę być Solerem. Teraz ja mogę być Solerem. O, po załatwieniu tego robaczka, tutaj słonecznego robala, to można uratować Solera. Właściwie ten robaczek nam się przyda później, ale najpierw... Nie, nie żelazny hełm. Nie, dobrze, żelazny hełm. Thank you.
Kurwa. To. To. Gdzie są spodnie Solaira? Żelazne nogawice, yeah! Teraz ja jestem Solerem! Ho, ho! No nie, jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca. Bo jeszcze... Słoneczny prosty miecz. Typowy długi miecz, który należał do Soleila z Astory. Jest ostro, odporny na uszkodzenie i świetnie leży w dłoni. Broń bardzo poręczna, niemniej biorąc pod uwagę jej reputację, nieco rozczarowująca. Słoneczna tarcza. Tarcza Solaira z Astory, ozdobiona świętym symbolem wymalowanym przez samego słonecznego rycerza. Dziwo, nie ma w niej żadnej boskiej mocy. Najwyraźniej niesamowite umiejętności Solaira to owoc wielu lat ciężkiej pracy. Teraz jestem prawdziwym Solerem. Yeah! Tylko nie mam kurwa gestu. Ale jak najbardziej kurwa. Pełm Solaira z Astory, rycerza słońca. Wspaniale wykonane, ale nie posiada żadnych specjalnych właściwości. Samowita sprawność Solaira musiała wziąć się wyłącznie z rygorystycznego szkolenia, gdyż jego wyposażenie nie posiada żadnych specjalnych właściwości. Pełm Solaira z Astory, rycerza słońca. Wspaniale wykonane, ale nie posiada żadnych specjalnych... I to samo. Łącznie rygorystyczne szkolenie i tak dalej. Tak samo, karwesz do Astory, nic nowego tu nie ma i nogawice i ta sama regułka. Szkoda mi Solera, no ale co poradzić. Co poradzić? Gdzie jest moja uci? Uci, 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 dajcie mi moje uci. Uci katana, yeah. I teraz otworzymy tutaj. I mamy skrót. Bardzo całkiem porządny zresztą. Teraz nie musimy lecieć przez pierdoloną lawę. Bo wystarczy, że... Biegniemy się tutaj. Właściwie co bym zrobił w tej chwili, bym odpalił jedno chociaż człowieczeństwo. Z którędy to będzie bliżej to ognisko, kurwa. Chyba tędy. Na górę. Właściwie może tu nawet, żeby nie lecieć tutaj cały chaos, tylko po prostu tu sobie siądę. O, spalę jedno człowieczeństwo, mam już parę. O. Wrócimy pustki i lecimy dalej. Bo jest jeszcze parę miejsc do zwiedzenia tam. Właściwie człowieczeństwo jest potrzebne tylko do jednej rzeczy. Chociaż ono i tak już mi nic nie da, bo zjebałam troszkę.
Niestety. Nie odpaliłem człowieczeństwa tam, gdzie trzeba było. Można było po prostu zgarnąć jeden pancerz dodatkowy. Nie żebym go nosił czy coś. Bo akurat na tym moim buildzie nie jest jakoś szczególnie dobry. Ale to akurat nie ma znaczenia tutaj. Teraz kwestia, czy ja dobrze przebiegnę obok tego demona śmiesznego. Z drugiej strony mógłbym, kurwa, farmić. Teraz nie wiem, kurwa, czy ryzykować. Nie, może nie będę ryzykował. Po prostu spróbuję obok tego typa przebiec. Na pełnej kurwie. I butujemy! Butujemy! O! To, żebym zbutował, kurwa! Tak, żebym zbutował, że 90% życia straciłem. Aaaa! Wow! Okej! Okay. Okej! Okay. What the fuck? Uff! Udało się. Nara, frajerze. Wow, nie wierzę, że to się udało. Prawie mi, kurwa, wpadł w ten pocisk. Cudem mi się, kurwa, udało. Dobra, to mamy to. Pyk, pyk. Kurde. Kiedy już zrobię tą inwazję. Chodzi mi o tą inwazję tutaj. I ona chyba gdzieś jest tutaj. Nie do końca. Jak trzeba zabić tą osobę. Jest! Bo ja nas... Ohohohohohoho, ale ciśniesz, ale ciśniesz. O jebany. Kurwa. Kurwa, nie mogę backstabą mu zajebać. No, mam cię. Uff, wow, i kolczasta tarcza. I człowieczeństwo. Yeah. Dobra. Tylko, że zdobyłem, kurwa, 50 tysięcy, to ja się, kurwa, wezmę, cofnę. I przybliżę się do... wykonania questa z tym Loganem. To jeszcze zajrzymy tutaj, nie? Biromancja, ognisty bicz chaosu. Z tym kilkiem chodzi o to, że jak się go 3 razy pokona, to można jego pancerz zdobyć. I tyle. On ma taką specjalną właściwość, że jak przeciwnik się w tym pancerzu wroluje się w przeciwnika, to dostaje obrażenia i tyle. Jako to jest specjalna właściwość tego pancerza. Niektórzy używają do jakichś troll buildów. Widziałem taki build, że był ten pancerz. Bodajże chyba pierścień Havela i ten pierścień, co ja mam teraz, tej przychylności ochrony. Dzięki czemu, no, jest, można
no normalnie się turlać. I jeszcze... Jeszcze dwa koła, te z tych szkieletów w kole. Co można było je w katakumbach zobaczyć, co no, na streamie nieraz było widać. Się z nimi próbuje użerać. I taki oto build. Gość utrzyma w dwóch łapach te tarcze, a ten pancerz i po prostu kurwa jak ten szkielet się tak... Taki, mówię, taki bardziej troll build. Niż jakiś użyteczny czy coś. No, ludzie mają różne pomysły. Bardziej coś takiego do PvP albo do inwazji. Po prostu się znajduje ciasny korytarz. Po prostu roluje się cały Boży dzień. I później jest tej simi rolling ten hating. Nie? Dobra. Jeszcze dwa czary zostały. Kupię ten droższy czar. Zostanie mi tylko 40 koła i będzie z głowy. Quest tego czarodzieja. No oczywiście musimy jeszcze iść w jedno miejsce, żeby go znaleźć i załatwić, bo oczywiście oszaleję do reszty. Ale w każdym razie taka sytuacja. Nie? Nie ma tutaj tego pancerza, bo ten pancerz normalnie on powinien gdzieś tutaj leżeć. Ale widzę, że... No nie, no ja go w głębinach, bo to w głębinach, w tych kanałach całych śmiesznych. Można było go jeszcze załatwić. Jak się go załatwiło w tych głębinach, to gdzieś tutaj ten pancerz po prostu sobie leżał. No jako, że ja tego nie zrobiłem, no to... Pancerz niestety przepadł. Trudno się mówi. Ale idziemy dalej. Zaraz, który to będzie bliżej? Tędy. Jest zeskok. W sumie na jedno wychodzi, czy ja pójdę tamtym ogniskiem, czy tym. Na jedno wychodzi w sumie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz swoich sił w przebiegnięciu. Obok tego demona. Jeżeli tym razem się uda przeżyć. Wszelki wypadek się wytopuje na maksa, jakby mi postanowił, nie wiem, pierdolnąć, tak jak wtedy. Wszelki wypadek po prostu będę się rolować. Cały czas. Zrobił uniki. No to jest to, że można do niego bardzo blisko podejść. Ma widocznie agro ustawione tylko z przodu. Powiedzmy sobie szczerze, jakby się tak kurwa teraz odwrócił, no to byłoby ciężko koło niego przebiec. A tak to agruje się dopiero jak jestem na równi z nim. Można mu nawet na ogon kurwa wejść. Wyszło. Teraz można biec. Można go zbejtować na jedną stronę, żeby pocisk puścił. Wtedy się po prostu idzie w drugą stronę. No i dobra. Jesteśmy z powrotem tutaj. Może. A to jeszcze w zależności od tego, jak ile czasu mi to zajmie. Tutaj, bo tu jest jeszcze do zwiedzenia parę rzeczy. No ta miejscówka jest do zwiedzenia jeszcze. O, ona się tak rozpada i tam można zejść. No jakoś normalnie zejść, czy trzeba sobie głupi riro zejść? Nie, można normalnie zejść. No i teraz tak. Mamy tutaj naszego kolegę Sigwarda, Sigmajera.
jakkolwiek on tam się zwał, tej części. I trzeba będzie mu pomóc. Problem w tym, że łatwo może on tutaj zginąć, ale jest pewien sposób, żeby tego uniknąć. Mianowicie, zanim się z nim pogada, trzeba upierdolić większość tych żydali. Daj, że zostawić jednego wystarczy. I teraz, jak się z nim pogadam, to chyba jeden został już tylko. Po prostu z nim pogadać, aktywować questa, zabić tego ostatniego typa i... I tyle, quest zrobiony. Już? No kurwa, strasznie się zamyśliłeś. Nic. Mnie nie trapi. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Fred, I have an idea. A good one, really. I will rush these dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, Fred. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. And now, I go. Jolly Cooperation! Yeah! Skakuj. Skakujesz? Skakujesz? A, Sigmeier. Sigward jest w trzeciej części. Skakujesz? Czy nie? No. Aha, on pewnie czeka, aż ja skoczę, tak? Jest, skoczył. I teraz wystarczy, że go się... Typa zajebie. Właściwie powinien był poczekać, chyba aż straci połowę życia, ale już tam chuj. Quest zaliczony. You saved me, once again. Oh, thank goodness. I'm exhausted. I think I'll have a rest. Oh, don't you worry. The ground below me is my pillow. I'll recover. Shortly. Nie chcę nic mówić, ale ty kurwa będziesz odpoczywał kurwa w... tutaj. Nie wiem, czy ta trucizna cię przypadkiem nie zajebie. Z tego co wiem, powinienem chyba poczekać, aż on traci połowę życia i wtedy mi da swój jeszcze jakiś pierścień. Jako że trochę odjebałem, to nie będę miał tego pierścionka. Trudno. Oho, więcej. Żydali. Nie wiem, że tu więcej tych żydali jest. To jest obójcza przepaść. Tu nie ma nic. Tu jest wyjście na górę, którego na razie nie pójdę. Nie wiem, czy ja muszę się śpieszyć, czy nie, bo już kurwa nie pamiętam, czy on wstaje zatruty, czy nie. W tym bagnie całym śmiesznym. Właściwie założę pierścień. Któryś stary żelazny pierścień, tak? Gdzie on jest? Zarzewiałe żelazny pierścień, no jest.
Nie mogę teraz w spokoju sobie chodzić. Może to skrzynka jest. Przecież. Która nie jest mimikiem. Sztaba czerwonego tytanitu. To chyba służy do robienia broni ognistej i chaosu. Ale ja żadnej z takich broni nie będę robił. Duża odporność na truciznę daje ten pancerz. Obszyty złotem. O, jeszcze jeden. Dobra. Trochę mały labirynt, powiem też. Żyjesz, Sigward? Żyjesz, dobra. Zacznie trucizna cię nie kwapi. Czy tu mamy jakiś przedmiot? Nie widać. Jest chyba wejście. Bardziej na górę się wydaje. A nie, tu może sobie po prostu wejść. Dobra, ale jak się tutaj całkiem stąd wychodzi? Chyba ten. Nie, nie ten. Tu się zaskakuje. Tu pewnie gdzieś po gałęziach trzeba wejść. Nie, po tych gałęziach nie. O, tu chyba. Miejsce, gdzie można stanąć. O, jest tak. Właściwie mógłbym zakończyć questa do tego Sigmayera w tej chwili. Musiałbym się cofnąć. Może użyję po prostu. Użyję kości wiodącej do domu. Jeśli dobrze pamiętam, trzeba iść. Aha, nie odpocząłem w tym. Trzeba iść do. Chyba najprędzej do kamiennego smoka, tak mi się wydaje. Tu chyba nic bliżej nie będzie. Nie, chyba nie. Dobra, to idziemy do. Jeszcze zobaczę w kaplicy Firelink na wszelki wypadek. O, jest. Well, hello again. I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. I co, i tyle? My father. He went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no. Sort of reassuring, really. He goes hollow. We'll just have to kill him again. Jeszcze raz? To już zginął raz, tak? My father. No dobra, pogadałem z nią. I teraz... Jeśli dobrze wszystko się zrobiło... Powinienem go znaleźć tutaj. Jeśli dobrze to zrobiłem. Wiem, że trzeba kawałek dojść. Siwe chyba zapomniałem aktywować jednego ogniska tutaj. Z tego co pamiętam, tutaj na dole było ognisko. Można było się po prostu do niego teleportnąć, ale jako, że nie widziałem go na liście, więc pewnie go nie aktywowałem w ogóle.
Teraz będę musiał lecieć z buta kawałek. Ale to nic. Przeciwnikami nie muszę się bić. Po prostu przebiegnę obok. Czy takie po prostu zawijanie luźnych końców. Tak powiem. Jeszcze te 40 koła jakby wpadło do tego Logana. To skończymy. I chyba dobrze zrobiłem, bo tam widzę. W ogóle zapomniałem, że tam się idzie i tam jest kurwa ognisko. Byłem tak zajebisty, że tam po prostu nie poszedłem i teraz dopiero idę. Coś kurwa było. O. Tak, quest został dobrze zrobiony. Niestety Sigmajer też umarł. Nie, rozpaliłem to ognisko. Okej. Okay. Niestety Sigmajer umarł. I will return to Katharina. You assisted us most greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now. No niestety. Mówię, on jeszcze dawał pierścionek jeden, ale to dopiero jak w tamtym dole jakżebym był, to trzeba było po prostu poczekać, aż spadnie mu połowa życia i wtedy podobijać te stwory. No już trudno. Nie wyszło. Jak to powiedział, że wszystko w życiu musi wyjść. Co tutaj kurwa było? Nie przypominam sobie, żebym tutaj był. To może jest powrót do tego. A, to jest chyba powrót do tego drzewa. Mam rację. A, tu jest powrót do tego drzewa, dobra. Wielkiej pustki. No dobra. Tu mamy załatwione. Załatwione mamy prawie całe Izalit. Został jeszcze boss. To jest dosyć w pizdu upierdliwy. Już zmienię ten pierścionek. Jestem Chlorantis Ring. Dobra. Nic nie ma więcej. Chyba. Ci upewnię. O tak, na pewno tak skoczy.
Tak dawno tutaj nie był i nie pamięta, czy tutaj był, czy nie był. Ale nie, chyba wszystko tutaj zostało zabrane. Mi się wydaje. Na wszelki wypadek sprawdzę. Już marnuję czas w tej chwili. Nie, tu nic nie ma, dobra. Możemy wracać. Skończyć Izalit. W zależności jak nam pójdzie, to właściwie nie, dzisiaj nie skończymy. Kurde, podejrzewam, że tylko Izalit zrobimy i będziemy kończyć na dzisiaj. A na następnym streamie ogarniemy który chaos znów. Na następnym streamie ogarniemy grobowiec olbrzymów z Gravelordem Nito. No i zostanie Gwyn i koniec Soulsów. Pierwszych. I będzie można zacząć coś nowego. Nie wiem jeszcze co, ale jak wpadnę na pomysł, to będzie wiadomo. Na razie będziemy żyć wszyscy w błogiej nieświadomości. Na pewno drugich Soulsów od razu nie zacznę. To mogę od razu powiedzieć. Powiedzmy sobie szczerze, trzeba odpocząć troszkę. A nie każdy lubi cały czas oglądać to samo. Więc dla odmiany właśnie drugich Soulsów nie zaczniemy. Zaczniemy za jakiś czas. Nie wiem za jaki czas, ale za jakiś czas. No chyba, że ktoś będzie mi ciągle mówił, chociaż nie nastawiam się na to, że będzie ktokolwiek mówił. Ktoś będzie... O ile ktoś będzie mi męczył, żeby zacząć drugie solce, no to wtedy zaczniemy. Ale to nie prędzej jak kończę... Albo obecne dwa tytuły. Kurwa, mać! Zjebałem troszku. Oj, zjebałem bardzo troszku. Zjebałem bardzo troszku, ale to nic. Kurwa. Co ja mówiłem? Jeśli ktoś będzie mnie męczył, no to zrobię drugie Souls, ale nie prędzej jak dopóki nie skończę. No albo tych dwóch, co teraz prowadzę, czyli Fallouta i Skyrima. Albo ten trzeci tytuł, który nie wiem jeszcze jaki to będzie, ale jakiś tam będzie. I tak. Swoją drogą, oglądałem filmik na YouTube. Właściwie nie, nie. No, właściwie oglądałem filmik na YouTube. Na YouTubie. Oglądam takich jednych. Mi się nazywają Best Friends Play. Ktoś kojarzy to dobrze, jak nie to może obczaić. Ja akurat rozmawiali o multitaskingu u człowieka i to działa tak, że nie ma czegoś takiego jak multitasking u człowieka. Jest po prostu rzeczy, które robimy automatycznie i są rzeczy, które robimy, na których skupiamy uwagę, tak? I to nie jest tak, że
skupiamy się na kilku rzeczach naraz, tylko skupiamy się na jednej rzeczy, a resztę, które robimy to automatycznie. Dlatego czasami właśnie wychodzą takie sytuacje, że człowiek się zagada i umrze, albo zagada się i pominie jakąś część fabuły, albo skupi się tak na grze, że ktoś do niego coś będzie mówił, a ten co? No, na takiej właśnie zasadzie. I to właśnie było to, tak? Zagadałem się, kurwa, i zapomniałem stosować uników. Także już, kurwa, nie gadam. Właśnie robaczek popełnił samobójstwo. Jebane. Miał dość życia na tym łespadole. Bo jako, że te dusze są dosyć daleko od niego, się podnieść. Dobra. I teraz. To będzie ważne. Bo trzeba robić uniki. O! Prawie wyszło. Prawie wyszło. No nie wyszło idealnie, ale powiedzmy, że to jest ok. Lepiej nie będzie. Człowieczeństwo i tak nam nie jest potrzebne w tej chwili. Poza tym i tak chyba nie ma tutaj bossów, których mógłbym wezwać, tak na dobrą sprawę. Znaczy bossów. Ludzi do kooperacji. Właściwie tutaj ludzi do kooperacji to nie potrzeba. Dobra sprawę. Ten boss jest tak skonstruowany, że nie trzeba. A czy ja tu wszystko podniosłem? No podniosłem. Zejdę na wszelki wypadek i się jeszcze rozejrzę. Nie świecą mi się tu jakieś dusze. O, nie zabij się. Nie zabij się, nie zabij się. Nie, chyba wszystko już podniosłem. Nie będę dalej tutaj szedł. O, bym się zjebał. Bym się zjebał w przepaść. Dobra. To ja muszę iść tędy. Leję tych typów. Tam chyba, że wszystko już zwiedził, wszystkie itemy podniósł. Dobra, no to chyba jest ogarnięte. Pozostaje tylko boss. A do bossa się idzie tędy. Zobaczymy, czy go uda mi się zrobić za pierwszym razem. Raczej wątpię. Podejrzewam, że będę miał z minimum dwie próby. I pyk! Łoże chaosu! To nie jest właściwie taki typowy boss. To jest bardziej chyba boss środowiskowy. Bardziej jak zwykły boss, z którym się bije. Pyk, mamy jedno. Po prostu trzeba unikać jego ataków i jej ataków, bo to jest wiedźma i zalit, a właściwie to, co z niej zostało. Trzeba jej unikać ataków, rozbić drzewko z jednej i z drugiej strony. No i uważać, żeby nie zajebała, nie? O, i żeby nie wpaść, tak jak to właśnie teraz zrobiłem, zajebiście. Na szczęście boss jest tak skonstruowany, że jak już się gałązkę rozwali, to nie trzeba jej drugi raz rozwalać. Ona już będzie rozwalona. Po prostu trzeba dobiec do drugiej gałązki. No właściwie ten boss jest chujowo zrobiony, tak?
Chodzi o to, żeby właśnie robić, zrozbić z jednej strony gałązkę magiczną, z drugiej strony gałązkę magiczną. Wejść do środka bossa i go dobić. Najwięcej trudności właśnie sprawia dojście do tych gałązek. Szczególnie dojście do drugiej gałązki, później zeskok do środka. To jest cała trudność w tym bossie. Właściwie to się nie walczy z tym bossem, tylko się tego bossa unika. A to jest walka, nie? Tak, no mówię, no słabo zrobiony boss. Wprawdzie no inaczej, bo inaczej, no ale ludzie narzekają. Że jest to słaby boss i powiem szczerze, no jest to słaby boss. Jest to no w ogóle wyzwanie, znaczy stanowi wyzwanie, ale nie pod tym względem, do których nas przyzwyczaiły poprzednie bossy. Teraz jestem cicho. Dobra. Właśnie nie tak jak przyzwyczajone nas poprzednie bossy. I to pewnie to jest tym chujowe. Rozumiem intencje twórców, tak? Chcieli zrobić troszkę innego bossa, żeby nie wygląda jak pozostałe gąbki na ataki. Ale z drugiej strony no zrobili to tak trochę meh. Właściwie nie wiem, czy dałoby radę lepiej tego bossa zrobić. Podejrzewam, że nie. Przynajmniej ja bym lepiej go nie wymyślił. Właściwie ja bym w ogóle tego bossa nie wymyślił, a co dopiero lepiej. Ale nie mnie to oceniać, tak na dobrą sprawę. Zrobił lepiej czy gorzej. Nie chcę. Jak widać, no mała jest już boss troszkę inaczej. O! To największa trudność to nie spaść. Największa trudność to nie spaść. I niestety chyba będzie jeszcze parę takich prób. Mówię, ten boss nie jest kurwa fajny. Jest źle zrobiony. A i ataków tak niespecjalnie można unikać. Nie wiem ile ja poprzednim razem miałem prób, ale miałem kurwa trochę. 6-7 prób, zanim to się kurwa udało. Kurwa nie tędy. No mówię, najgorzej to rozwalić tą drugą gałązkę. No trzeba kawałek się przebiec, dużo unikać i w ogóle. A już sam skok do środka to już kwestia dobrego skoku. W każdym razie no łatwiej do ogarnięcia jak przebiegnięcie. Właściwie dobiegnięcie do bossa trwa dłużej jak sam boss. Przy odrobinie szczęścia. Właśnie to chyba jest chujowe w tym bossie, że dłużej się do niego biegnie jak się z nim bije. Teraz będę cicho. Muszę zrobić to znowu idealnie. Dobra. Już dłużej się z tym demonem kurwa bije. Yeah. Nie wiem
wiem, czy się bić. Nie, chyba się nie będę z tymi chujami bił, po prostu przebiegnę obok nich. Szkoda czasu. To skończy ci z głowy. Mówię, żeby to jeszcze bliżej jakieś kurwa ognisko było, ale nie ma bliżej. Przez to no kurwa trzeba lecieć kawał drogi, nie? Szczęście dusze leżały tutaj cały czas. Dobra, próba numer 3. Szczęście pokazuje, gdzie jest kurwa dziura. No i kurwa, oczywiście znowu zleciałem. Jak żeby inaczej. Tak ten boss kurwa wygląda, że lecisz kurwa 10 minut, a w samym bossie jesteś kurwa 30 sekund i... Boże chaosu! Everybody. Boże kurwa chaos. Kurwa jego pierdolona mać. Żeby to jeszcze kurwa ognisko bliżej było, ale nie ma kurwa bliżej. Nie ma tu kurwa bliżej ogniska. Trzeba kurwa lecieć. Lecieć kawał drogi. Lecieć kawał drogi, kurwa unikać wszystkiego. Kurwa jeszcze zjebałem. Tu będę musiał zlecieć pewnie, co? A chuj. A się nie zabije, co? Nie zabije się. Tak, lecieć kawał drogi. Po to tylko, żeby za 30 sekund, kurwa, u bossa zginąć. Za 30 sekund zginąć i kurwa znowu lecieć. I tak, kurwa, aż to zrobisz. Pewnie to pewnie przeważyło nad tym, dlaczego ten boss jest tak źle zrobiony. Ciekawe jak w remasterze, czy wszystko jest to samo, czy jakoś to kurwa poprawili, żeby było lepiej. Ale że podobno nie zrobili w kwestii fabularnej, bossowej nic, to pewnie jest tak samo chujowo jak było. Chyba trochę przysnął ten boss. Jego strata. Wypierdalać. Próba numer 4. Ciekawe ile jeszcze tych kurwa prób będzie. Najgorsze jest to, że przed tymi zamachami się w ogóle obronić nie można. Uniknąć nie unikniesz, bo to cię kurwa... No... Zmywa. Tarczą się pewnie nie obronisz, nawet wolę nie próbować. Tarczą się przed tym obronić. A może i da radę się obronić. Odrobinę szczęścia. O! Czyżby się udało w końcu? Bo zakładam, że będzie jeszcze kurwa przynajmniej jedno bieganie. Bo oczywiście jeszcze trzeba wejść do środka. Druga łapka wyrosła. Która też będzie mnie siekać. A, zapomniałem sobie jeszcze kurwa eksplozję, nie? O!
O, czyżby się udało? Czyżby? Dobra. Teraz najśmieszniejsza rzecz w tym wszystkim jest taka, że prawdziwym bossem, prawdziwą wiedźmą z Izalith jest, kurwa, prawdziwą wiedźmą jest ten oto pierdolony robak. To się stało z Izalith. Zamieniła się w pierdolnego robaka po tym, jak stworzyła, kurwa, demony. Po prostu... Ale mam 60 koła. Od razu się teleportuję, kurwa. Idę do archiwów książęcych, kupuję ostatni spell i kończę tego questa z Loganem. Żeby już był zrobiony. Bo jeszcze dam do niego, kurwa, dojść, to jest druga rzecz. Ale to już ma najmniejszy problem, tak mi się wydaje. Dobra, wszystko zaklęcie. Teraz, jak odpocznę, to on powinien być albo całkiem oszalały, albo już go tam nie powinno być. Jedno z dwojga. Ile dobrze pamiętam. Ale zaraz się przekonam. Nie jest Logan, ale powinien już być całkowicie... No już tak jest. Dobra. Teraz na wszelki wypadek wyjdę i wejdę. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Powinno, tak mi się przynajmniej wydaje, zmienić. Tak, już go tutaj nie ma. Teraz trzeba iść tam, gdzie pierwszy raz witaliśmy się ze Setem. Gdzie nas Nahita rozjebał. Tylko najlepiej byłoby chyba pójść za Norlondo. Bo ja nie mam zamiaru się przeciskać przez tych jebanych, kurwa, wszystkich przeciwników tutaj. Pójdziemy do Norlondo. Biegusiem tutaj. Że przeciwników tutaj nie ma. No chyba, że jakiś gracz postanowi mnie nawiedzić. Bo i tak też może być. Ale nie liczyłbym na to. Za 10, to zaraz będziemy kończyć. Kończę tego questa i będziemy kończyć. A na następnym streamie Grobowiec Gigantów, Grave Lord Nito. Jak czas pozwoli, to sam Gwyn i będziemy kończyć Souls. Tak. Jeśli oczywiście pozwoli. Czas. Dzisiaj i tak dużo zrobiliśmy. Cały Izalith. Upierdliwe. Korzystamy z ogniska. Żeby na wszelki wypadek nie teleportowało mnie do niedziałającego ogniska w Norlondo. To by nie było fajne. No, windka. Dziękuję. Wee.
A jeszcze tu trzeba przejść. Przez tych kurwa. Czemu backstop nie zadziałał? Co? Czemu backstop nie zadziałał? O. Nie wszyscy naraz, nie wszyscy. Czemu backstop nie zadziałał? Jak już mówiłem, trochę pograłem w remastera, to przy okazji poćwiczyłem trochę backstabowanie, parowanie, żeby było zabawniej. No you fucking don't, nie znikniesz mi. Nie znikniesz mi. Załatwię jeszcze ciebie, żebyś mi nie przeszkadzał. Dobra. Teraz możemy. O, jeszcze ty, kurwa! Skąd ty się, kurwo, wziąłeś? Dzika. Brzydka. Pierdolę. A co to tu było? To tu było. Skąd ta strzała przyleciała? Skąd ta strzała przyleciała? Dziwny jakaś. Jeśli dobrze wszystko zrobiłem, to Logan powinien być tutaj oszalały. Mam rację? Jest. Zdjął szaty, zostawił tylko kapelusz. Nauczył się paru zaklęć. I to by było tyle. O, oddech białego smoka się nauczył. Jakbym był magiem, podejrzewam, że ten czar byłby zajebisty. Magia stworzona przez Logana podczas jego zauroczenia setem Scaleless. To jest kryształowe zionięcie seta Scaleless. Nie rzuca klątw, ale jako szaleństwo kazał staremu wielkiemu kapeluszowi wykorzystać tę przerażającą moc starożytnych smoków. No, także ten. To by było na tyle, jeśli chodzi o tego questa. Teraz tylko teleport. Gdzie te moje kości wiodące do domu? Tak. I mamy 21.55. A to znaczy, że będziemy zaraz kończyć. Nie ma pewnie do... Nie ma. Dobra, to do kaplicy Firelink. Czy pogadamy z tym typem? Oh, hello. You made it. Then let us begin. As promised, I shall bequeath Master Logan's sorcery to you. A i kurwa te same czary co... Tak, te same czary co od tamtego kupiłem. Nie wiem jaki jest sens. Oprócz tego, że po prostu więcej czarów mogę nabyć. Z tego co pamiętam. Why?
A, zapomniałem z nim pogadać. What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Mógłbym, ale nie, bo on weźmie ją szaleje. I suppose I was mistaken. In any case, I definitely trust you. Zresztą bez znaczenia w sumie. Mogę w każdej chwili mu to powiedzieć. To z tą piromancją. On wtedy pójdzie na bagna, oszaleje i trzeba będzie go zabić. I tyle. Ale ja tego nie będę. Dobra. To by było na tyle. 3 godziny. Streama. Kurwa, jak ciemno się zrobiło. Powinienem światło kurwa zapalić. Nie widać. Ale pokoju już nie. Ach. Nie wiem, czy to zapalenie światła miało jakikolwiek sens. To co, standardowo dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Co tam dalej? No, standardowo serduszko klikajcie. Dołączajcie do fanpage'a. Filmik zaraz trafi na YouTube'a. Kolejny stream, nie wiem kiedy. Dam jak zwykle znać. I tyle. Na razie, pa.